Panie, panowie, witam w How to Survive, jak przeżyć apokalipsę zombie i strusi, którzy się mnożą we własnych cieniach, a także nastolatków odcinających głowy kobietom z dużymi paznokciami. Cóż za ciężkie czasy nastaną. Jest to survival zombie z tutorialem, jak mniemam, albowiem dowiedziałem się od pana właściciela takowej gry, i z małym hintem na początek, abym olewał broń i szedł z pochodnią. Tak, takich czasów właśnie dojdzie w przyszłości apokaliptycznej. Pochodnia najlepsza broń. Pewnie spala kalorie im czy coś. Są tacy chudzi, spalą resztę kalorii. Pch, nie ma zombiego. Story mode, gdzie mamy biustonosz, gonga, jednego do biustonosza, cebulę oraz gałąź, która najprawdopodobniej reprezentuje rozgałęzienie się fabuły w ślepy zaułek na samym początku. Yep, na pewno. I piła mechanicznej. Jakże piękne randomowe obrazki. Story mode, albowiem jest tutaj, co mi się bardzo podoba, tryb historii. Jest tryb historii. Wybierę, można coś ciekawe, lokalnie można grać we dwóch graczy, na jednym kompie. Kiedyście to ostatnio widzieli, albo kiedyś jam to ostatnio widział, old school pełną mordą. Story mode 0, level 1, tak, mamy także elementy RPG, które jeszcze bardziej mnie cieszą. Jakby sobie tu wybrać, ten ma więcej życia, mogę strzałkami przemieniać, byłoby wygodniej? O, mogę. Takie małe pierdoły właśnie świadczą o tym, że ktoś nie miał mnie w dupie, kiedy to robił. Ten ma najmniej siły, cóż za dziwne, ten ma najwięcej precyzji. Spodziewałbym się, że kobieta, że o, nie wyprałeś tej koszuli, ta? O, masz tu plamy, co? Nie uczesałeś się z tyłu, o, jeden włos ci odstaje. To bym się spodziewał, że precyzja jest u kobiety, ale nie. Za to ma najwięcej staminy, ma najmniej mięśni do noszenia widocznie ze sobą, skoro ma health. Ten jest chyba najnormalniejszy i nie będzie miał tekstów. Gdzie banan? Gdzie banan? Przynajmniej na takiego wygląda. Co tutaj jest? Nie pozwól, aby zwiodły cię atletyzm i dobry wygląd pana Kendiego. Ten gościu to nie jest Jamajda. Znaczy, brak chyba tamtych cech. Nawet kiedy sobie latał na swoim wahadłowcu, tak. Kiedy pływał po swoim luksusowym stateczkiem, który zatonął u wybrzeży Florydy. Florydy jest ode mnie. Gdzieś chcę, żeby było ciepło, tak? Żyje nadzieją. Jeżeli ma przy sobie broń, i że jesteś w zasięgu jego broni palnej i nie jesteś człowiekiem już, to lepiej się chowaj. Gościu ma celne oko, czyli facet jest od pistoletów, tak? Ten ma hack it as survivor, ten ma broni melee, czyli po prostu maczugi i te sprawy. A ta ma... też strzela? Nie kłam, dobra, wybiorę Kendiego, mam nadzieję, że nie będzie rzucać tekstów. Wreszcie zginęli moi wrogowie. Tylko mam nadzieję, że będzie mówić coś o swojej małej brodzie. Jest właśnie tryb Iron Man. Oznacza to, że jak zginiemy, to koniec, finito, nul. Od nowa. Ale wybiorę sobie normalny, ponieważ z tym Ciamajdą nigdy w to nie grałem i raczej gry nie zachęcają grania na Iron Manie za pierwszym razem. Na przykład stwierdzimy, o jaki fajny grzyb, na pewno doda mi super mocy kontra zombie. A tu nam się nogi rozpuściły. Taka kaszana. Życie. Ta czaszka jest trochę taka... niepokojąca. To jest słowo, którego bym użył. Jeszcze słowo uwagi. Wszystkie opcje, jakie ta gra dostarcza przy uruchomieniu, albowiem znajduje się już na Steamie, ale przy uruchomieniu tej gry możemy jedynie ustawić cienie z High, Ultra i Low, nie Normal, oraz rozdzielczość. Station, Brands Point, Scamper VL2841. Coast Guard Station, Brands Point, Channel 16. Your trajectory is fine. Keep your course. Over. Coast Guard, please confirm. Reef right ahead. Proszę powtórzyć, widzę metr przede mną kamień. Derpy derpa, Amerykanie się słuchają do końca. Jest. Nie był sam w stanie stwierdzić, czy ma skręcić. Okej. Miejsce nieznane. Prawdopodobny czas 13:00. Jeden przeżytek. Wcale nie, dwóch. Wow, gościu tam i nie ma głowy, i nie ma nóg. Albo nie ma tułowia, a ma resztę. Nie wiem, co jest gorsze albo lepsze.
Mam wrażenie, że myszka wolno trochę chodzi, da się to zmienić. Help and options, nie potrzebuję waszej pomocy. Controls, keep... Poważnie. O no, przynajmniej jest to. Co my tu w ogóle mamy do dyspozycji, jestem ciekaw. Możemy celować right click? A, right click, myślałem, że right cytrel, okej. Okay. Dodge, space, czyli... Ale można padem grać, dlatego mam tak mało opcji, ponieważ jest z konsoli. Shoot, hit, left click. Dobra, myszką zmieniamy bronię, manualne przeładowanie R, contextual action. Consexual. Czyli FM coś robimy. Tab, mapa, inwentory E, bardzo podstawowe klawisze, nie są jakoś rozsypane i dobrze. Następny przedmiot 1-2, okej. Okay. Use Q używamy, 1-2 zmieniamy przedmioty, okej, okay, wszystko kumam. Ale nadal nie mam myszki. Gdzie to jest? Hello? Settings? A, jest tutaj. Zmienię trochę muzykę. A, jest. I głosy w mojej głowie muszą być głośne. Automatic inst... Co? Automatyczne instakille? Co tu się kurwa dzieje? Ale zauważyłem, tak troszeczkę zauważyłem, że nie mogę zmienić czułości mojej myszki. Więc jest mocno do bani według mnie. Ten aspekt techniczny. Ale dobra, dobra, mamy tutaj... Hello, hello, hello. A, to jest ten unik, to jest... No nie mogę, no, myślałem, że będzie turlać czy coś. Ale nie, mam kij w dupie, nie mogę. F. Hey, you, please. Hej, ty, zaczekaj, proszę. Potrzebuję pomocy. I was attacked. I'm exhausted. Naprawdę, jak ludzie, jak są ranni, mówią, jestem zmęczony. Goddamn island. Some followed me and surrounded me on this beach. I managed to kill some of them, but look, bastards bit me. Listen. I know there are medicinal plants around here. You gotta bring me one. It should ease the pain. Please. Uh-huh. Be quick. I'm bleeding. A przeżyjesz. Dobra, mam znaleźć żółte coś z czarnym cosiem. Potwory chodzą po mapie i go diabły. Tam jest ptak! Tam jest ptak. Chodź, chodź. O, to tyle wysk. O, znalazłem. Takie coś się, dobra, o, teraz widzę tego więcej. Ło, mapa, mapa, kamera się zmienia. Łożysz ty, daleko nie miałem. Dzięki, ziom. Te plany smakują jak shit, ale są bardzo dobre painkillers. Nie musisz ich yourself. Here's hoping you don't. Oczywiście, że nie będę potrzebować ani jednego, ani trochę, ani w ogóle. Mogę cię wreszcie kopnąć w łeb, żebyś przestał tą łapę podnosić. 100 expo. Aaaa, cholera, on żyje. I usiądziesz sobie przy skalę, dasz mi questy, dasz mi zadanie. Dasz mi lepszy plecak, bo ten śmierdzi. Aha, nacisnąłem E. Użyłem tego? Nie. Hey, my name's Andrew. Hey, jestem Andrew. Jestem homoseksualistą, przytulnie. This place. It's a nightmare. A living nightmare. I'm one of a small group of survivors. It's been about a week since we tried and failed to escape these islands. Seems impossible to get off. Many of us have died, devoured by these damned monsters. Right now, my friend Ramon is all I've got left. The rest are either dead or walking dead. Ramon is injured and can hardly move. I left him close to our boat while I went to find fuel. Please find him. Tell him that I'm injured and stuck here. You'll find him on the beach, on the east side of the island. Listen. No shit. The island is swarming with these fucking monsters. Jesteśmy na wyspie. Wszędzie są potwory, zombie, żrące mózgi. Weź ten kijek. Kurwa mać. Weź ten kijek. Weź kijek. Nigdy chyba nie słyszałem. Weź kijek, będziesz bezpieczny przed żrącymi mózgi zombie. Oh. Tutaj w tym lesie są niedźwiedzie i dzikie wilki, weź ten kijek. Noż kurwa mać. Nie. Trochę mi to przypomina... Aliens? Alien Killers? Kurde, nie pamiętam, jak się nazywa tego. Press right click to aim. A wcześniej, przepraszam, co?
Sam puścił po jakimś czasie. Nie wytrzymał napięcia mięśniowego. To jest critical strike. Chodź mewa, chodź. Pierdol się mewa. Dobra, to jest moja mapa, okej. Ramon jest jego przyjacielem, który je dwóch ocalało jedynie z łodzi, którą tutaj przybyli. I jedynie on i Ramon właśnie ocaleli. Więc muszę pójść do Ramona i powiedzieć mu, że jego przyjaciel został. Okej, mam całkiem niezłą parę w... Mam wrażenie, że zaraz rozpierdolę całą wyspę. Wezewiusz, masz konkurencję. Dobra, dobra, kumam. Lewy przytrzymuje... Dobra, kumam. Mam rozwalić chatkę? Tak. Tych itemów w ogóle nie widać. To będzie problem. La 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 la. Take. Ale faza! Kovacs rules. Bez napisów. Introduction. Greetings. If you are reading this, you are probably afraid for your life. Nie. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Okej, zdawka humoru. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck and see you soon, survivor. Są kupane zniżkowe na zużyte BMW. Remember, unarmed combat is useless against these monsters. Always use a weapon. Taki jak ki. Mam super mega ki. No i dobrze widziałem, wooden stick, więcej patyków. Teraz mogę związać ze sobą dwa patyki i będę miał dual strike stick. A co się moje? Miał go nacisnąć F. Ciekawe, że byłoby więcej expa. Przytrzymam sobie. Yep. Nie wyszło. 15 expa. 15 expa. Jednym ciosem. Mogę ten przejść? Nie, krzaki są zbyt zjebane dla mojej mega niewyhodowanej brody. To jest koniec moich przygód. List. Trochę mi się przypomniało Pokémony, gdzie trzeba znaleźć cut albo swim, żeby przejść dalej. Healing pole. Znaczy, roślinka przejdzie w to, czy mam dodać kalosz? Znaczy, w sumie to jakiś bardziej damski z obcasem, taki na party dance floor. Okej. Cieszę się, że można przebić roślinkę, ale jak? Skiller, podoba. Nie mogę wyjść. Zabronili mi. Zacznijmy od tego, że wow, nauczę się rozpalać ogniska. Naprawdę jestem takim miastowym pociągiem, że nie umiem rozpalać ognisk. Cholera, tego w ogóle nie widzę. Dobra. O, ten jest szybszy. Zaraz zabijemy go. Nie zdążyłem. Cholera, chciałem zacząć, ile będzie XP, jak go F-nem. Ten od razu zginął. Mogę wpadać do studni. Mogę się napić ze studni. Nie widzę, że mi się chyba regenerowało na górze. Mam wrażenie, że jeszcze kawałek tu został. Tak na prawie szerokość kulki mojej. Ale zobaczmy, co pan Igor mi podpowiada. Że mu się żygać nie chce. Chapter 1. Close combat. Trochę za późno już jestem po tym. Here are some basic rules you have to keep in mind when you have to confront a monster during close combat. Musisz urobić wożonko. Use the right stick to aim. Nope. You still can move while aiming. Nie. Hold your strike to increase its damages. Wiem, napisaliście mi to jakieś 20 razy. Press the A button when kill appears above a hurt monster to make an instant kill. Okej! Teraz muszę zdecydowanie nacisnąć F. Nawet skarpetka mu została tylko z prawej nogi. Oh fuck! Powerful motherfucker! Oh yeah, tu jest gdzieś ten ziom! I'm so dead. Można wymierzyć. Jestem snajperem patyków. Napiszę sobie w CV.
snajpuje patykami zombie, jak zawodowiec. Potrzebuje dłuższego patyka. To była ultimate weapon, dłuższy patyk. Kurwa, tyle drzew. Ale nie, patyki są częścią natury, no nie można zabierać. Specjalna biała roślina. Co jest mi takiego specjalnego? O, dostałem expa, to jest specjalne. Coś jest ukryte. Czy to jest zombie? Czy to jest zombie? Słyszałem. Ale nie, chyba nie ma. Chciałem zobaczyć, czy coś tu jest. Nie, to jest jak w Minecrafcie, po prostu zawsze słyszymy zombiego. O, tu jest jeszcze jeden. Ja przewróciłem się, pomóż mi wstać, jestem taki samotny, nie mam koszuli. Czy ma, ale dziurawą. Pewnie za dużo się drapał, jego komary pożarły. Nikt nie jest w stanie się tu kontrolować. Jestem boski, kocham to w ogóle. Chodź. A ja nie można się zakraść. Przecież tak wolno szedłem, celując tym badylem. Czym to się różni od celowania prawym klawiszem? Nie zdążyłem. Oszukano mnie, to nie było jak na filmiku. No nic, może to picie ze studni, tak sobie uświadomiłem. To jest horror survival, więc może tu trzeba pić wodę. To taki mały, taka mała rzecz. Jąk. Tetris! Yep. Potrzebuję puzzli z waszych mózgów. Level up. I like it. Yep, dobrze idę. Tu jest kran, będę pamiętać. Trzeba będzie zakręcić wannę, tak? Trzeba będzie zakręcić studnię potem. Aż trzy jednocześnie. I kolejny przewodnik. Chodź. Może nawet więcej niż jednego jednocześnie. Fakt, to jest zajebiste. Chodź ty, papusia. Papuście na karmi. Chodź, samolocik. Nam. Źle, pogryzłeś łyżkę. Take F. Czyli take the fuck. I don't give a fuck. Kowak. Chapter 2. Healing. To miło, że teraz mi o tym mówisz. Fracture? Disembowelment? To be a survivor means to have injuries, yet live. So, if you get injured, and you will, do not fear. Help is at hand. The islands are full of medicinal plants to treat your wounds. Eating these plants will help you to regain your health. For more serious wounds, put the leaves in a cloth to make a poultice. Finally, I have left some presents for you. The med kits are powerful gifts. They will fully heal you in a flash. So, never give up and fight! Podoba mi się ten humor tutaj. Okej. Trochę przypomina faktycznie ten... Pieces of Flint, zarazem kawałki flinty. Przypomina mi trochę... Borderlandsa. Chciałem powiedzieć Sirius Lansa, ale trochę nie to. Ej, mój kij jest zasięgowy. Widziałem dokładnie, że nie dotknęło, a jednak mózg mu się rozchlapał. Czy ktoś jest w środku? Nope. Napisałem E zamiast F. Wygląda jak E, to nie moja wina. Jestem niewinny. Edku! O, mogę z odległości nacisnąć tym razem, się udało. A wcześniej naciskałem, nic nie pomagał. Gościu, praktycznie nie chodzisz, tutaj był zombie. Tutaj. Ojej, nie mogę chodzić, chodzę o kulach. Lepiej zostanę przed zombim, bo jeszcze może coś zrobi. No, gościu, powinieneś troszeczkę chociaż na łodzi się ukryć. Chociaż. Hey, Ramon! Where's Andrew? You met Andrew? Where is he? Shit, that's terrible news. Aha, czy ja w tej grze mówię, nie mówiąc. It's all over. It's only a matter of time. He's gonna turn into a monster too. Yeah, I got bit too. That's why I cut my leg off. My own leg. I had no choice. I want out of here alive. So what about you? Have any teeth marks to declare? No? Wait, and you got here, what, with just a stick? I'm impressed. Ja też. Listen, if Andrew's bitten, then I'm shit out of luck. You've gotta help me. But look, I can help you too. I know how to survive. Come on, we can work together. You and I. Ale przyjaciel, yeah. Normalnie. Take this. You got a whole heap of shit ahead of you.
If you want to stay alive, you're gonna have to use it. Comprende? No, it's kill or be killed. No, hack an attack, Papa. Hack an attack, I like that. Follow me. Follow him. Him. It's about to fall. I got a favor to ask you. Come on. Don't be shy. Don't be shy. Come follow the old man to his cave. O, mam starą maczetę, juchu. 200 expa. Opłaca się robić. O, jest pauza, jak jestem w inwentarzu, to jest miłe. Equip. Fajnie, że mam jakieś porównanie. Jakieś statystyki może? Herbarium updated, whatever. Nic mi nie tłumaczycie. Aha, nawet nie... Ledwo buta mogę zamoczyć, okej, okay, bo chciałem jeszcze zobaczyć tam na górze ścieżkę. Ale nie, po co wchodzić do wody? Bo, o, oczywiście, że książki się srają na plaży same. Kovacs rules. Kovac. Chapter 3. Skills. Nauczy się robić ognisko. Upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the skills screen. There are many abilities that you can acquire, thanks to the experience you build up during your adventure. The first one allows you to light up campfires. I like that. Yes, my favorite skill. Mój ulubiony. Yeah. Ale dość naprawdę podstawowe rzeczy. Halo? O, okej. Last week, another island, we found an old air tanker. Stary rękowiec, na innej wyspie, okej. Okay. Boats can get us island to island, but by air. That seems to be the only way out of here. Andrew's mission was to find gas for the plane. This is your job now. Problem is, night is coming. And you need to know, some really freaky creatures come out only at night, along with the other monsters. These creatures are vile and really aggressive. Ooh. They only attack when it's dark and hate bright lights, so at least you can use that against them. I'll give you my personal flashlight, to go to the village. But can I ask you to light me the campfire, just in here? Okej, okay, ogólnie dla tych, no, że, którzy nie oglądają z jakiegoś powodu, nie znając angielskiego, dziadek ogólnie stwierdził, jak jego kumpel, w ogóle się dowiedział jego kumpel. Ojej, ugryźli go, a chuj z nim. Jego pierwsza reakcja, chuj z nim. Jego też ugryźli, ale w nogę i dlatego sobie ją odciął, bo woli wrócić żywy i bez nogi. I ogólnie stwierdził, że razem damy radę, więc dał mi katanę i teraz dał mi swoją własną latarkę, ponieważ w nocy wychodzą jakieś dziwne stwory, monstra i inne paskudy, które wychodzą tylko w nocy, ale boją się światła, więc dostałem tą latarkę, ale w zamian chcę, żebym mu rozpalił ognicho, więc muszę się nauczyć ogniska. Hamon. Dobra, mam jeden punkt. Jo. Co by się stało, gdybym nie miał punktów? Mógłbym ich za 10 ekspa zabijać, a zabijałem za 15 i w sumie pod koniec dostałem tego. A więc dobra, x... nie chcę resetować. No dobrze, oddałem skill, już jest wydany? Już jest wydany? Jest 19, to się rusza... A, jest zapauzowany, kiedy jestem w inwentarzu, dobra, no to jestem... co teraz? Light the campfire for me, please. I don't want to stay here. Mam o, na ich ciałach rozpala, okej. Stworzyłem właśnie się przypadek całkowicie. Ach, stop, mur stworzyłem. Okej. Okay. Chciałem zrobić ognisko, ale nie! Żuk nie może robić ognisk. Chuj z tobą, żuk. Dobra, weź mi dziadek, wytłumacz, kurwa. Aha! Właśnie sobie uświadomiłem, że po coś sobie pewnie są te badyle. Myślałem, że mogę gdziekolwiek zrobić, ale okej. Okay. Mogę podpalić katanę? I mam 99... mam czas. A, mój patyk płonie! Fuck, zjebałem mój patyk. Super, super, po prostu dziękuję. Przez ciebie zjebałem patyk. This should be enough to keep them at bay. As promised. Here's my flashlight. A dopiero teraz dał mi latarkę. They come after them. Aim the light at them, and they will stay away for a while. Okay? All right, good. Let's get back to the real issue. The gasoline.
Ale dał mi latarkę, muszę zdobyć mu jakąś benzynkę z jakiegoś tankowca. Ale panie panowie, to byłoby dzisiaj na wszystko. Żegna was dziadek, który nie ma jednej nogi i twierdzi, że jest największym madafaką, ale swoich przyjaciół ma w dupie i musiałem mu zrobić ognisko, ponieważ sam nie jest w stanie ogarnąć. Najwyraźniej. I do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.